Ja jestem Janusz, nick Janusz. A ja jestem Marta, nick Grażyna. Niedawno zamieszkaliśmy w Tajlandii. Dzisiaj jest wielki dzień w Hua Hin. Za chwilę odbędzie się międzynarodowy ranking pączków. Idziemy teraz na zakupy. Zaczynamy. Pierwszy międzynarodowy ranking pączków w Hua Hin. Oczywiście mam nadzieję, że potraktujecie to z przymrużeniem oka. Bo przecież wiadomo, że najlepsze pączki są zawsze w Polsce. No i co? Zebrała się wysoka komisja w składzie. Przewodnicząca komisji, pani Grażyna. Wybrana jednogłośnie. Na sekretarza wybieramy Janusza. Kryteria oceny pączków są następujące. Po pierwsze, oceniamy wygląd pączka. Po drugie, jego konsystencję. Po trzecie, smak. I po czwarte, stosunek ceny do jakości. W komentarzach możecie określić swoje preferencje, które pączki się Wam najbardziej podobały. No, z kosztowaniem to zapraszamy do Hua Hin. No to co? Rozpoczynamy. Mamy teraz pączek numer 1. Wędruje na talerzyk, pączek numer 1. O, jest już pączek numer 1. I teraz ocena. Zaczyna szefowa komisji. Poczekaj, zacznijmy od tego, żeby przedstawić tego pączka, bo jakby Państwo nie wiedzą, tak? To jest pączek bawarski. W ogóle zaczęliśmy od talerzyka europejskiego. Na tamtym talerzyku są pączki europejskie. Ten akurat to jest pączek bawarski. On się po prostu nazywa Bavarian Donut. I stwierdziliśmy, że on najbardziej przypomina nasze polskie pączki. No bo jeszcze dodam, nie było w Hua Hin pączka, który by się nazywał polski pączek. I nie wiemy dlaczego, to jest uważam błąd, ale no cóż, tak wygląda rzeczywistość w Hua Hin. No więc zaczynamy od pączka bawarskiego. Nie wiemy, co jest w środku. Jak on wygląda? No według mnie wygląda troszeczkę jak pączek, który został przyniesiony z cukierni, między innymi pączkami, więc wygląda troszeczkę zgnieciony. Na plus trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ma taki mały biały randzik dookoła. Jest solidnie posypany czymś, co wygląda na cukier, ale będziemy to musieli sprawdzić. Natomiast tutaj jest dokładnie niespodzianka, mianowicie on jest czymś nadziany, czymś tutaj takim żółtym. No, dobrze. Tak po bawarsku widocznie. Po bawarsku widocznie, więc tak, przekazuję nóż szefowej komisji, niech go kroi. No, przypominam, sprawdzamy, pokaż kotku, co masz w środku. Aha, w środku jest budyń, mamy pączek budyniowy, konsystencja w środku, no całkiem fajna. No to co, czas na degustację. Proszę, kroimy, szefowa komisji tutaj odkroi kawałeczek i będziemy go kosztować. Ja też chcę z takim nadzieniem. Z takim nadzieniem. Dobra. No dobrze, spróbujmy. Dobra, ale chwileczkę, bo musimy jeszcze... Aha, dobra. Ocena końcowa będzie potem. Dobra, smacznego. Okej, okay. Smakuje po bawarsku. Cokolwiek to znaczy. Więc tak, za wygląd... Aha, no oczywiście skala punktowa. Nie powiedzieliśmy o skali punktowej. Postanowiliśmy, to znaczy komisja szanowna postanowiła, że będziemy przyznawali punkty od 1 do 5 w każdej kategorii. Więc ja ze względu na wygląd proponuję, ze względu na wygląd proponuję mu 3 punkty, bo troszkę przypomina pączek. Może być? No, trochę przypomina pączek z wyglądu, ale z smaku on zupełnie mi nie przypomina pączka. Znaczy smakuje tak trochę słono. Właśnie. I to ciasto jest takie jak właściwie jak chleb, jak bułka, bardziej niż jak słodki pączek. Myślisz, że w Bawarii tak lubią? To właśnie nie mam pojęcia, ale no. Ja tak nie lubię. Dla mnie to kompletnie nie przypomina pączka. No, czyli ja bym mu dała 2 punkty.
Okej. Czyli 3 za wygląd, 2 za smak, a jeszcze co do ceny? Pączek bawarski numer 1 kosztował 30 batów. Więc stosunek jakości do ceny. No, kosztuje 30 batów ten pączek, czyli jest to jeden z najdroższych pączków w naszym rankingu. Ja bym mu dała 1 punkt. Zgadzam się. 1 punkt za cenę. Cóż to za pączek numer 2? Pączek numer 2, Bavarian Reis. Aha, czyli bawarskie promienie. No to dobrze, oceniamy wygląd. Według mnie tak, ta polewa jest dość apetyczna, natomiast za kształt, no niestety tutaj jakiegoś specjalnie dużego punktu nie można dać, bo wygląda jak cupcake, czyli ciupciak. No trochę tak. No ale może damy mu szansę, bo jednak ta polewa jest ładnie zrobiona. Bawarskie promienie, Bavarian Reis, no dobrze, no to jaką ocenę ustalamy? Za wygląd ja proponuję dać mu 3 punkty. Dobrze, czyli za wygląd 3 punkty. No to pokaż kotku, co masz w środku. Konsystencja, no na razie taki troszkę twardawy jest. Twardawy, co w środku. O, ale ciekawa. Ty zobacz, ale to w ogóle nie przypomina pączka. W ogóle. O, to zdaje się, że strzeliśmy sobie w stopę, żeby umieściliśmy w rankingu. No ale nic, no dobra, rzekło się. Dobra, konsystencja. No te bawarskie. Bawarczycy mają inny smak niż my. No ale dobra, no to ukrój i będziemy. No ale za konsystencję ile punktów mu dajemy? Konsystencja, no cóż, no góra 2 punkty. Ja też 2 punkty, tak jak poprzedni. I zarówno tamten bawarski, jak i ten dajemy 2 punkty, dlatego że one są takie twarde, w ogóle nie jak pączek, tylko bardziej jak, ja nie wiem co. Jak bawarski pączek. Jak jakaś bułka taka, albo coś w tym stylu, ale... No dobra. Spróbujmy. Po kawałeczku. Może to na dzień też tam jakoś się uda zjeść. Zobaczymy. Grażynka to z wprawą robi. Dobra, to sięgamy każdy po swoje. Powiem tak. Gluchowaty. Absolutnie nie przypomina pączka. Ta polewa smakuje jeszcze troszeczkę, co prawda nie pączkowo, no ale okej. To co? Ile dajemy? Znaczy on nie jest zły. Nie jest zły. Tylko po prostu... Nie smakuje jak pączek. Dokładnie, on zupełnie nie jest pączkowy, no nie jest pączkiem dla mnie. Ale nie jest, sam w sobie on nie jest zły. Ja bym mu dała może te 3 punkty. O, aż tyle? No 3 punkty bym zasmagnął. No dobra. Słuchaj, my musimy popatrzeć na to międzynarodowo, tak? Otworzyć umysł. Nie możemy oceniać tylko pod kątem naszych smaków krakowskich, tylko po prostu patrzymy na to światowo. Okej, dobra. Niech będą 3 punkty. Co prawda ja to zweryfikuję już poza rankingiem. No dobra. I cena jeszcze, powiedzmy, tak samo 30, więc 2 punkty za cenę. Tak, bo tutaj jest 30 batów, 3,60 za to cudo sztuki cukierniczej. Niech będzie. Dobra. Okej. No właśnie, pączek numer 3. I tutaj mamy bardzo ciekawy kształt. A cóż to za pączek numer 3 taki? Cały czas jesteśmy w Europie. Tak, jest czyli... to Danish Donut, czyli duński pączek. Duński pączek, tak. No i on w zasadzie kształt ma fantastyczny jak dla mnie, bo on przypomina naszego faworka. W zasadzie tak, masz rację, ale chociaż faworki w zasadzie na tłusty czwartek też się je. Też się je, oczywiście, że tak. Dla mnie ten kształt jest jak najbardziej na plus. No to 4 punkty. 4 punkty. Tak, no bo to jest mimo wszystko, to jest pączek, więc tak do naszego ideału pączka nie jest za bardzo zbliżony, ale 4 punkty. No to co? Kroimy i zobaczymy, jaka będzie konsystencja. Proszę bardzo, szefowa komisji tutaj dokonuje odkrojenia pączka. Aha, więc pączek jest bez nadzienia. Nie, no nie może mieć nadzienia, skoro jest faworkowy. No właściwie tak, no to, to troszkę znaczy minus, to, nie? Nie, dla mnie wiesz co, nie, konsystencja jest jak najbardziej pączkowa, absolutnie pączkowa. Aha, konsystencja, czyli duński pączek na razie
na razie. Jest pączkowa. Okay, ja bym mu dała, ile mu daję? 4 punkty za konsystencję? 4 punkty za konsystencję, stanowczo 4 punkty za konsystencję. Dobrze, czy w związku z tym teraz organoleptycznie go sprawdzimy? No, całkiem. No, dokładnie. Bardzo pączkowy smak. Bardzo pączkowy smak. Więc tak. I popatrz, on nawet ma te takie, co powinno być, właśnie, prawda, w pączku. Tak jak to wszyscy fachowcy oceniają, prawda, że musi być to... Nie no, pączek uważam jest... To prawda, nie ma lukru, tylko ma taki troszkę rozpuszczony cukier. Ale całkiem też jest ok. Myślę, że tak. No to co? Jak punktujemy? Dajmy mu 5 punktów. 5 punktów zdecydowanie. Za smak jest 5 punktów. Tak. To jest pierwszy pączek w rankingu, który smakuje jak pączek. Oczywiście, czyli Dania górą. Tak, Dania tak. Wygrywa z Niemcami na razie. Tak. I cena, no 22 baty. Tylko 22 baty. No nie, no to za cenę w stosunku tak samo, do jakości. Tak samo 5. 2,50 mniej więcej w złotówkach, nie? No, 2,60 zł. A popatrz, jaki on jest duży. No rzeczywiście. Jeszcze biorąc pod uwagę rozmiar i cena, och, to super. Jest 5. Dobrze, 5? Dobra, 5. Dobra, 5, ma 5. Dobra. Boże, co to jest? To jest po prostu, on się nazywa po prostu Sugarling Donut. I to w zasadzie jest taki trochę amerykański, bo... ma dziurę w środku. Tak, no bo ta dziura, prawda, no to jest tak. Ale tak poza tym, no to wydaje mi się, że to też powinien być taki klasyczny trochę pączek. A czy wygląd też ma w porządku, bo też widać tutaj tą, jak to się nazywa, tak, taki to w pierścionek, środku, pierścionek. Widać, że był smażony w głębokim tłuszczu i odwracany, stąd się ten pierścionek tak, bierze. Tak. No a słuchaj, a tę dziurę to co, może mu znieść za wypadek przy pracy? Że chcieli zrobić takiego ładnego pączka, ale wyszła im dziura w środku. No nie, za wygląd, no 5 dużych. Znaczy musimy, tak, wziąć pod uwagę, że niestety Ameryka tutaj wniosła swoje zwyczaje pączkowe i że one tutaj dominują jednak. I te pączki z dziurą są bardziej popularne niż takie zwykłe pączki. Więc ja myślę, że to nie możemy odejmować za tą dziurę. Nie. Ja myślę, że on spokojnie wygląda na 5 punktów. Tak, myślę, wygląda? Że tak, wygląda. Wygląda na 5 punktów, a konsystencja... No. Konsystencja, czekaj, daj mi przekroić, zobaczymy. No, no. Ona, ale wiesz co, wydaje mi się, że trochę gorsza jest niż ta duńska. No bo popatrz, on jest taki mniej jakby wyrośnięty, nie masz takiego wrażenia, że trochę mniej pączkowy. To ile w takim razie? 4? 4. No to dobra, dajmy to 4 punkty. No i zobaczmy. Nie, jest bardziej taki gumiasty niż tamten poprzedni. No. Jednak. No nic, ale spróbujemy. A jest bardziej gumiasty, prawda, niż ten poprzedni. Nie, ten duński jest na razie bez tak, z gorszej polskiej cukierni. Ale z gorszej. No tak z supermarketu, ja bym powiedziała. O, właśnie. To jest supermarketowy donut. Ile udajemy? Na smak 4? 3. 3. Nie, no tak, 3. Nie można spieprzyć takiego dobrego pączka. Nie, wyglądał lepiej niż smakuje zdecydowanie. Tak, 3 punkty. Dobra. No, cena to jest 22 baty. Uważam, że korzystna. No ale ze względu na ten słaby smak proponuję 3 punkty. No okej. Okay. Co my tutaj teraz mamy? To jest Boston Cream. O, Boston Cream, czyli teraz przenosimy się do Ameryki. Zostawiamy już z Europy, nic więcej nie było. Mamy teraz amerykański Boston Cream. No brzmi. A wygląda? Wygląda dość apetycznie, chociaż przyznam szczerze, że gdybym poszedł do sklepu i poprosił o pączkę i ktoś coś takiego by mi dał, to może bym się obraził. Znaczy, on nie jest wyrośnięty. Popatrz, ta czapa, ona go tak przytłacza, prawda? Za dużo dostał czekolady na wierzch? Tak jakby, a po prostu nie jest taki pączkowy, wyrośnięty. Ale znowu może tutaj się jednak czepiamy i po prostu ulegamy naszym stereotypom ale polskim. Ale ja bym mu nie dał więcej niż 3 punkty. 3? Tylko 3? A taka czekolada, ona nie podnosi troszeczkę, że tak jednak... No ale to nie jest taka polska tradycja. Ta no dobra, no ale czy my oceniamy polską? Nie, to jest międzynarodowy ranking. A no dobrze, to 4. Przy międzynarodowym dajemy 4. Okej, okay, dobra. 4. Wobec tego tak, pokaż kotku, co masz w środku, proszę. Szefowa kroi.
szefowa kroi. Jaka konsystencja? Oj, tej czekolady chyba sporo. O, a w środku? Aha. O, jest jeszcze coś w środku. Tak, pokaż tak. Kotku. To nie dość, że jest czekolada, to jeszcze jest jak budyń. Budyń w środku. No bo to jest cream, no bo to jest Boston cream, to jest Boston więc cream jest u góry i cream w środku. De la cream. Cream de la cream. Znaczy, za konsystencję ile? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo ona jest taka, ona nie jest taka bardzo gumiasta, aczkolwiek nie przypomina do końca pączka, ale też nie można tak oceniać. Wiesz co, ja myślę, że dajmy tak 3 punkty bezpiecznie. Dobrze. No bo on okej, nie jest taki puszysty, ale z drugiej strony nie jest też taki gumiasty, więc niech... To ja poproszę ten kawałek z budyniem do oceny. No to proszę. No aha, no to ja też to z budyniem. A tu nie ma budyniu? Smak zdecydowanie czekoladowy. Dominuje ta czekolada. Jeszcze jest oczywiście polewa czekoladopodobna, no umówmy się, to nie jest czekolada. No to nie jest czekolada. To co? To jak tam? No, nie. Znaczy mnie on tak średnio, ja bym 3 dała najwyżej. Taka drożdżówka trochę, co? Niedobra drożdżówka, niezbyt dobra drożdżówka. No, masz rację. To ile da? Ile ja bym 3 czy 2? 3. Jak myślisz? 3, no dajmy mu szansę. 3, no. Tak? Napracowali się, żeby go zrobić, musieli tam budyń wsadzić do środka, polać czekoladą. No dobra. Dobra. No aha, jeszcze cena jakości do 30 batów. To jest ten drogi. Ten drogi, oj nie. Nie, to jak, jedynka. Jedynka, zdecydowanie jedynka. Mimo tej czekolady, jedynka. Szósteczkę, bo szóstka. Dlaczego trafiła do rankingu? Bo to się nazywało, już wam powiem jak to się nazywało, to jest peanut. Peanut donut. Peanut donut. No peanut, no bo dlatego, że tutaj w ogóle to jest taki hua chiński, można powiedzieć, pączek, bo w hua Chin peanut to jest praktycznie we wszystkim, czyli orzeszki, jak to się nazywają te orzeszki peanut? Ziemne. Orzeszki ziemne, po prostu orzeszki ziemne. One są we wszystkim i dlatego no, koniecznie musieliśmy spróbować pączka z orzeszkami. No, jest ciekawy wygląd. Bardzo muszę wam powiedzieć, że ładnie wygląda. Całkiem symetrycznie. Jest bardzo ładnie posypany tymi orzeszkami. No i co, konsystencja? No to krójmy, zobaczymy co ma w środku. Czyli co, zawyglądaje mu 5 czy 4? A dajmy 5. 5. Wygląda apetycznie. Apetycznie, ja bym, naprawdę. Tak, apetycznie. O, a konsystencja jest ciekawa, bo bardzo jest kruchy. O. Pierwszy taki, ja nie wiem, pączek powinien być taki kruchy, ale wiesz co, ale mnie się podoba ta konsystencja, bo on jest, w ogóle on jest wyrośnięty i nie jest gumiasty. Ja uważam, że to jest na plus ta konsystencja. No to co? To ja bym mu dała tak 4. 4, okej, 4 za konsystencję. No i to smak. Czas na degustację. Mocno orzechowy. Bardzo dobry. Czuje się te orzeszki? I ta kruchość ciasta w połączeniu z orzechami, świetne. Myślę, że na tłusty czwartek on byłby bardzo dobry do kawy. Ja bym mu dała ile? 4 czy 5? 4 może. 4. To jest raczej bardziej ciasto ale niż mocne, ale wiesz co? Mocne 4. Damy mu 4. Zobaczymy dobra, jeszcze przed nami. Mocne 4. Mocne 4. A cena? O, cena 27. Troszkę no to jest tak... Też 4. 4. Stosunek jakości do ceny 4. 4. Czy jakieś 3 zł 20 groszy kosztował? To jest Double Berry. Wow. Taka nazwa. No i wygląd. Nie no, ten pączek w ogóle jest zaskakujący, bo popatrz. On w ogóle tak, ma coś różowego, tak jakby to ciasto było różowe. Polewa jest czekoladowa i jeszcze tutaj ma na górze jakieś orzeszki, to są chyba Double Berry. Nie no, jako pączek robi wrażenie, ja bym mu dał 4 punkty za wygląd. 4 punkty. 4 tak. punkty. No, no to co, pokaż kotku co masz w środku, czy jesteś cały różowy? Wiesz co, kroi się go... Sympatyczny. O, rany, wow. Tylko to ciasto jest całe różowe. To ciasto jest różowe, ty popatrz, całe. Jeszcze ma nadzienie jakieś takie różowe. To różowe, czy tam nie wiem jak to nazwać, jaki to jest kolor? No różowy. Nie, no to jest wypasiony pączek. Jest wyjątkowo, tak. I wiesz co, i ta konsystencja jest okej. Okay. Kroiło się to w porządku i on nie jest gumiasty.
Więc ja bym mu dała 4. Okej. Okay. 4 za konsystencję. Okej. Okay. No to jeszcze degustacja. Myślę, żeby spróbować czy w środku, co właśnie to jest. Musimy środku. To w środku spróbować. To, tak. Tylko nie takie duże może. Okej. Okay. To dla mnie. Dziękuję. Będziemy teraz próbować dalej. O, no. No, nie wiem, dla mnie, wiesz co, dla mnie to jest w ogóle, za tłusty jest trochę. Ta czekolada jest taka tłusta bardzo, prawda? Taka masa tłusta. Pamiętasz, były kiedyś... Tak, był wyrób z mas tłustych. Tak, to jest wyrób z mas tłustych. No i ta galaretka, nie wiem. Ja bym, 4. Ja bym dała góra 4. Ja bym nawet dała, szczerze mówiąc, ja bym dała 3. A zjadłbyś to do kawy? Ale powiedz tak szczerze. Miałbyś na to ochotę? Nie. No to nie, no bądźmy uczciwi, no. No to nie ma siły. Dajmy 2. Nie, 2 to może nie, damy 3. Dobrze. A 2. Cena? 25. Nie, cena no, okej. Okay. Cena okej, okay. No to stosunek jakoś 4. Do 4. Tak, bo się napracowali. Tak, rzeczywiście. Postarali się naprawdę. No musieli tę galaretkę w środku umieścić, to było na pewno bardzo trudne. Poza tym, no takie różowe ciasto. No to różowe, no, tak, tak. Nie, no 4 na pewno. Okej, okay, no to postarali się, 4 za stosunek jakości do ceny. Nie trafili. Dziękujemy pączkowi. No, wreszcie coś, co przypomina troszeczkę nasze tradycyjne pączki. Proszę bardzo, na naszym talerzyku do oceny wędruje 8. I on się nazywa plain. Czyli czysty pączek, prawdziwy, czysty, zwykły pączek, ordynarny, nie, ordynarny, głupio, nie. Pączek, po prostu pączek. Tak, o, zwyczajny, zwyczajny ale pączek. Ja bym się nie do końca zgodziła z tobą, dlatego że u nas jednak każdy zwyczajny, najzwyklejszy pączek musi mieć coś na wierzchu. Albo cukier puder, albo polewę lukrową, a to nie ma nic. Hmm. Ale wiesz co, ten pierścionek jest ładny. No pierścionek jest okej. Okay. Pierścionek jest jak najbardziej okej. Okay. Zwykły pączek. Konsystencja jest taka rzeczywiście pączkowa. No wiesz widać, co, poczekaj z konsystencją. Tłuszczu, ale nie no, na razie go tak naciskam i widzę, że jest okej. Okay. Nie no okej. No to za wygląd czwórka. Czwóreczka za wygląd, mocna czwórka. I zobaczymy w środeczku. No, kroi się go troszeczkę gorzej, ale nie wygląda źle. No popatrz, całkiem wygląda na wyrośnięty. Wygląda na wyrośnięty. Oczywiście jest bez nadzienia. Jest kompletnie tak, tak, to jest, bo to jest taki zwykły, tak? Zwykły plain pączek. Ale tego oczekiwaliśmy, taka jest nazwa, więc taka tutaj jest nazwa. To próba. Nie jest... Całkiem dobry. Do kawy spokojnie. Ja myślę, że jakby go posypać cukrem, tak, to byłby lepszy. Tak, dokładnie. No, ale do kawy jak najbardziej. Mm-hmm. Okay. No to co? Czyli za konsystencję dajemy mu 4? Czwóreczkę, tak. Wiesz co, troszkę jest gumiasty jednak. Aha, minimalnie. Mm-hmm. Dobra. Jednak trochę jest, więc 4, no niech będzie 4. Dobrze. A za smak 4? Ja bym nawet 5 dał. 5 aż? Pewnie, jakby go cukrem posypać. Dobra, brakuje tego cukru. Nie, dobra, no to ile? 4? 4. Cena 20 batów, bardzo korzystna, czyli stosunek jakości do ceny korzystny. No, dajmy mu 4 punkty. Może być. Dobra, no to żegnaj plain pączku. No, pączek przyzwoity, może być. No, zaraz zobaczycie coś, jak zobaczycie następny pączek, to rykniecie śmiechem. Przynajmniej byśmy się nie mogli powstrzymać śmiechu, jak go zobaczyliśmy. Dziewiąteczka. Tak, dziewiąteczka. To jest... Pora na lody, no nie będziemy kończyli, tak, prawda? To jest pora na lody, nie. No. Magnum? Niech będzie Magnum. To jest pączek, naprawdę, uwierzcie, to jest pączek. On się nazywał Speciality Donut. A, Speciality Donut. I ta łopatka, znaczy jak się go je obgryza się? Nie, właśnie chyba nie możemy go kroić, chociaż no musimy kawałek. No nie, no musimy. Znaczy no. Nie, ja bym mu za wygląd, za pomysłowość, w ogóle dałabym mu 5 punktów. Tak, 5 punktów zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Jest za wygląd na 5 punktów. Jak przychodzisz do cukierni, prosisz pączka, ktoś ci daje coś takiego, to dostajesz, jesteś w szoku. Ale dobra, no zaraz będzie. Przepraszam, ale ja nie chciałem Magnum, tylko pączka. Dobra, kroimy, zobaczymy. 5 za wygląd, za konsystencję. Super, konsystencja fantastyczna. Kroi się to bardzo fajnie. A w środku coś jest? On jest plain. Plain, ale w polewie, no to już bez przesady. W polewie, tak, ale w środku już nie ma. Oprócz patyczka ale, nie ma żadnego nadzieja. Ale nie zauważ, że tutaj w tej czekoladzie są orzeszki.
A rzeczywiście, tak jak w Magnum. No. No, no nie. Nie, nie. Ja bym mu za konsystencję też dała dużo punktów. Cztery, co najmniej. Cztery za konsystencję, tak. Bardzo fajne jest to ciasto, wydaje mi się, że jest okej. No to daj jeszcze na pół i zobaczymy, spróbujemy, co to jest. Daj, poczekaj, bo mnie kawałeczek tej czekolady spadł. Och. Tych orzeszków nie jest dużo, a czuję się je. Do kawy bym go zjadł. Zdecydowanie. Zdecydowanie. To jak punktujemy? Cztery. No cztery. I tak ta czekolada to jest wyrób czekoladopodobny, więc tak. Cztery. A jak z ceną? Poczekaj jeszcze, cena. Ach, cena, przepraszam. No właśnie. To było 25. Czyli okej. Okay. Czyli cztery? Cztery. Cztery za cenę. Tak, stosunek jakości do ceny. Nie, uważam, że jest spokojnie. Czy to ile to na polskie? 25 watów? 25 watów to jest 3 złote. No, to jak najbardziej. Tańsze niż Magnum. Tańsze. Dobrze. Tajwański pączek. Tajwan donut. O, Tajwan donut. No to no. Bardzo go dokładnie trzeba obejrzeć. Od cóż spodu. To jedzą? Cóż to tam na Tajwanie jedzą? No Chińczycy trzymają się dobrze. Dobra. Za wygląd muszę ci powiedzieć, że bym dał taką solidną czwórkę, jeżeli nie piątkę. Czwóreczkę. Wiesz co, znaczy troszeczkę to ta polewa wygląda tak dziwnie, ale... Ale to są orzechy i jeszcze posypane cukrem. Ale one są... Właśnie orzechy to są? Nie wiem, no zobaczymy. Nie wiem, zobaczymy. Krój. Sam wygląd jest taki, powiedzmy, cztery, tak? Cztery za wygląd. Kroimy. O, kroi się dobrze. Znaczy taka troszeczkę może była, ale nie jest gumiasta. Nie. Czyli może, no nawet się tutaj widzisz, że nawet dość kruche. Wiesz co, za konsystencję, tak powinien się zachować pączek? Tak, powinien wstać chyba, nie wiem. To ile za konsystencję? Cztery. No okej, okay, cztery. No to próbujemy. Według mnie za bardzo drożdżówkowy. To jest drożdżówka, nie pączek. No zupełnie. A ta polewa, to co tam jest w tym? Właściwie to nie wiem. Nie wiadomo, ale wiesz co, ładnie wyglądał, pączkowo wyglądał, ale niestety nie dał mi więcej jak trzy. Nie za surowo, ale zjadłbyś go do kawy. Nie jest taki niedobry, żeby go nie zjeść. Jako drożdżówkę bym zjadł, jako pączka nie. Od pączka się wymaga, żeby się roztopił w usta, żeby ten smak tego ciasta, a ten jest taki... No ale w porównaniu z innymi, tymi wcześniejszymi, uważam, że nie jest zły. No ale dobra, niech będzie trzy. Mocne. Mocne trzy. Dobra. No i stosunek jakości do ceny 30 kosztuje. 30, no to... No to jest tak powiedzmy trzy. Na trzy też, tak. Tak. Jest, no jest duża buła, tak. Duża buła, jest to prawda. No drożdżówka. No ale nadal buła, więc... 3,60 zł. 3,60 za tajwańskiego pączka. Dziękujemy Tajwanowi za pączka. Dziękujemy Tajwanowi. I na sam koniec mamy, proszę bardzo, bliźniaki, ale nie jednojajowe. To, bo to kupiliśmy to tylko dlatego, że nazywało się Sweet Couple. Czyli słodka para. Parka. Parka, słodka, o, słodka parka. Parka. Słodka parka. No i obejrzyjmy, jak to wygląda. No jedno jest żółte, a drugie jest różowe, posypane czymś takim. No i ten kształt. Kształt serducha, co prawda walentynki już minęły, ale w dalszym ciągu... Ale miłość się nie kończy, prawda? Nigdy. Prawdziwa miłość się nie kończy. W związku z czym co? Za wygląd? Za wygląd cztery. Ja bym dałabym cztery. Cztery, tak. Dobra. Tak. Dajemy za wygląd cztery. A za konsystencję? Prawda. Chyba się ta parka, oj, z dziurą w środku. Nie, ale co za dziwne. Właściwie, wiesz co, najpierw spróbujmy i damy od razu za konsystencję, bo wiesz to, nie wiem, nie umiem tego ocenić, spróbujmy. Sweet couple, słodka parka, no to smacznego. Kupiliśmy go w supermarkecie? Tak. I właśnie tak jest, smakuje jak pączek z supermarketu. Czyli co, dajemy mu tak. Za wygląd dostał? Cztery. Cztery. Ale za konsystencję? Dwa. Dwa, tak. Za smak góra dwa.
Czy wiesz co, powiem ci, że gdyby nie ta polewa, to nawet byłabym gotowa dać trzy, bo samo to ciasto, ono nie jest takie złe. Natomiast ta polewa to jest coś paskudnego. Ale czy się Znaczy, trzyma? ja nie lubię tego, bo to jest takie tłuste i słodkie i w ogóle nie wiem. Nie, to Ja bym tego nie zjadła do kawy. No nie, po dwa, prostu nie. Dwa. Czyli dwa. i za konsystencję, i za smak ma dwójkę. No a jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, no kosztował, dwa pączki kosztowały 19 batów. Czyli 2 złote 20 groszy. To naprawdę niedużo. No bardzo niedużo. No nie, no No stosunek ale... jakości do ceny, no 4 trzeba dać. No cztery dalej. Trzeba dać 4, no. Okej. Tu jest, został. Dlaczego ty tak go traktujesz poza rankingiem? Dlaczego? Dlatego, że może nie wszyscy wiecie, ale Grażynka, Martusia jest wegetarianką, w związku z czym nie może testować No tego tak. pączka, dlatego że on ma nadzienie kurczakowe. Poza tym, no, wygląda jak. Znaczy w ogóle dlaczego go wzięliśmy do tego rankingu? Bo okazało się, jak przeczytaliśmy troszkę o historii pączków, to pierwsze pączki wcale nie były słodkie. Pierwsze pączki były właśnie często mięsne, bo to w średniowieczu ta tradycja powstała, że na zapusty, czyli przed środą popielcową, trzeba było zjeść wszystkie zapasy mięsa, bo przez cały Wielki Post nie można było go jeść. I dlatego to mięso i to wszystko tam serwowano właśnie w takiej postaci pączków. Chicken curry donut. Aha. No dobra, no to przekrójmy go, ale jego tylko będę testował. Może on jest poza rankingiem, więc nie będziemy tutaj przyznawali żadnych punktów. Po prostu go przekroimy i zobaczymy, co on ma w środku. No, rzeczywiście ma jakieś takie. Ale pączkiem to zupełnie chyba nie jest. No, ale dlatego go wzięliśmy tutaj, żeby ktoś, kto przyjedzie do Huachin, nie zdziwił się, że będzie chciał jeść pączka, dostanie coś z nadzieniem z kurczaka. Ale spróbujesz go? Może nie, może do barszczyku Dobrze, później. to dziękujemy pączkowi, będzie na później. Będzie na później. Policzymy punkty, przedstawimy Wam ranking. Prosimy Was o komentarze, czy zgadzacie się z naszym rankingiem. Tak jak było powiedziane, jak sekretarz powiedział na początku, oczywiście nie będziemy brali pod uwagę żadnych zażaleń. Wyniki rankingu są niepodważalne, ale chętnie poczytamy, czy się zgadzacie z naszym werdyktem. Także piszcie komentarze, piszcie, a my już szykujemy dla Was następne filmy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W następnym filmie zaprosimy Was na tamaryszkowy ryneczek. Co to za miejsce? Zobaczycie.